W dzisiejszym odcinku będzie mowa o pierwszym fundamencie w drodze do długowieczności, do zachowania zdrowia, ale również redukcji masy ciała. Bo jeżeli opanujemy te cztery fundamenty, o których będą kolejne materiały, to redukcja masy ciała będzie znacznie prostsza, a efekty wypracowane przez kolejne miesiące zostaną z nami na zawsze. Dlatego tak ważne jest przejście najpierw tych czterech fundamentów, które dadzą nam wiedzę i wyposażą nas we wskazówki żywieniowe, wskazówki odnośnie stylu życia, które nam będą pomagać później w kolejnych naszych celach. Jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na naszym kanale, to ja jestem Karolina, jestem dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem oraz trenerem personalnym. Pierwszy fundament to jest temat zapotrzebowania kalorycznego oraz nawodnienia, czyli jak ważne są kalorie, jak dobrać odpowiednie zapotrzebowanie do naszego celu, gdzie znajdziemy puste kalorie, tak zwane puste kalorie, oraz które produkty pomogą nam w redukcji masy ciała, a które podczas kiedy chcemy zwiększyć masę ciała. Natomiast w temacie nawodnienia przejdziemy sobie przez rolę wody w organizmie, jak w prosty sposób zwiększyć picie wody w ciągu dnia oraz do czego prowadzi odwodnienie i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Zacznijmy sobie od kalorii, a mianowicie od zapotrzebowania kalorycznego. Co to jest zapotrzebowanie kaloryczne? To ilość kalorii, która jest nam potrzebna do prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia i uwzględnia również poziom naszej aktywności fizycznej. Tutaj bardzo ważne jest to, aby odpowiednio dobrać poziom aktywności w ciągu dnia, bowiem osoby, które mają siedzący tryb życia, które pracują głównie przy komputerze, mają zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na energię, na kalorie, niż osoby, które większość czasu w pracy stoją, chodzą albo mają pracę typowo o charakterze fizycznym. Zapotrzebowanie kaloryczne możemy obliczyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową CPM, czyli całkowita przemiana materii. Tam wpisujemy podstawowe informacje, czyli płeć, masę ciała, wzrost i poziom aktywności fizycznej. Tutaj taka uwaga, pamiętajcie, żeby nie przeszacowywać naszej aktywności fizycznej. Lepiej ją zaniżyć, czyli wybrać ten niższy współczynnik niż wyższy. Przekłada się to bowiem na ilość kalorii, którą możemy spożyć w ciągu dnia, tak aby utrzymać naszą masę ciała. Jeżeli założymy ten wyższy poziom aktywności fizycznej, a na przykład ostatnie tygodnie będą dla nas cięższe, nie będziemy mieć czasu na trening, no to może być większe ryzyko, że tych kalorii będziemy dostarczać za dużo, no bo będziemy się kierować tymi wyliczeniami z kalkulatora zapotrzebowania kalorycznego. Wpływ na nasze zapotrzebowanie ma również wiek. To też jest informacja, którą musicie podać w kalkulatorze naszego zapotrzebowania kalorycznego. Także wszystko sobie uzupełniamy, no i wychodzi nam jakaś wartość. Przykładowo, jeżeli kobieta waży 70 kg, ma 160 cm wzrostu i niski poziom aktywności fizycznej, pracę typowo siedzącą, no to jej zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 1900 kilokalorii. I co my teraz możemy z tym zrobić? Jeżeli chcemy utrzymać naszą masę ciała, no to trzymamy się tej kaloryczności. Jeżeli chcemy zwiększyć masę ciała, no to musimy dodać troszeczkę tych kalorii, aby być w dodatnim bilansie kalorycznym.
Natomiast jeżeli chcemy schudnąć, zredukować masę ciała, no to potrzebny jest tutaj deficyt kaloryczny. I to jest klucz, najważniejsza kwestia w odchudzaniu, żeby przyjmować mniej kalorii, niż potrzebuje nasz organizm. No to ile mamy jeść tak naprawdę, jeżeli chcemy schudnąć? Tutaj ostrożnie dobieramy deficyt kaloryczny. Zaczynamy od na przykład odjęcia 200 kilokalorii. Czyli tutaj ta nasza przykładowa osoba potrzebowałaby spożywać 1700 kilokalorii, aby być w deficycie kalorycznym. Pamiętajcie, nie stosujcie rygorystycznych diet typu 1000 kalorii, po prostu się to nie sprawdza na dłuższą metę. Z doświadczenia wiem, że jesteśmy w stanie wytrzymać w takim reżimie 2 tygodnie, max 3 tygodnie. Później przychodzi jakaś impreza, coś pójdzie nie tak, jest napad objadania się na przykład, później wyrzuty sumienia, później dopychanie jeszcze czegoś słodkiego na przykład na kolejny dzień i przychodzi poniedziałek i znowu od poniedziałku zaczynamy tą naszą magiczną, cudowną dietę. Nie, zatrzymajmy to błędne koło odchudzania. Podejdźmy do tego w inny sposób, niż zwykle to robiliśmy, czyli dobierając takie założenia dietetyczne, które będziemy mogli zrealizować długoterminowo, bo odchudzanie to nie jest dieta na miesiąc, na 3 tygodnie, tylko to musi być zaplanowane w czasie. Dlatego tak ważne jest, aby móc wytrzymać na tej diecie, chociaż nie lubię też słowa dieta, w tym sposobie żywieniowym, żebyśmy nie byli tacy wyczerpani i spragnieni po prostu czegoś więcej. W ogóle dlaczego ja tak poruszam temat kalorii? Bo kalorie to najważniejszy element naszego odżywiania oraz redukcji masy ciała, jeżeli chcemy zacząć się odchudzać. A wiem, że ten temat interesuje jednak największą ilość osób. Jeżeli obliczyliśmy sobie nasze zapotrzebowanie kaloryczne i dostosowaliśmy ilość kalorii do naszego celu, czyli jeżeli chcemy utrzymać masę ciała, no to jemy tyle, ile wynosi nasze zapotrzebowanie. Jeżeli chcemy ją zwiększyć, to dodajemy 10-15% naszego zapotrzebowania kalorycznego do właśnie tej ilości, która nam wyszła. Natomiast jeżeli chcemy zredukować masę ciała, to odejmujemy, ale nie 1000 kalorii, tylko na początek 200-300 kilokalorii. Tak naprawdę to jest też bardzo indywidualna kwestia, więc jeżeli chcecie tak dokładnie dobrać ilość kalorii do swojej osoby, do poziomu aktywności fizycznej, no to najlepiej oczywiście skonsultować się tutaj ze specjalistą, z dietetykiem, bo ja mówię tutaj tylko takie przykładowe ilości, przykładową kaloryczność. Teraz tak, jest kilka sposobów, jak kontrolować ilość kalorii, którą spożywamy w ciągu dnia. Po pierwsze, możemy wpisywać każdy produkt, każdy posiłek w aplikację w telefonie, na przykład Fitatu, MyFitnessPal. Tam można też skanować produkty, skanując kod kreskowy. Również wyklikuje nam się ilość kalorii oraz makroskładników, które znajdziemy w danym produkcie. Wiem, że dla niektórych osób jest to bardzo uciążliwe, że dużo czasu to zajmuje. Niektórym osobom nie sprawia to w ogóle problemu, dlatego tutaj wybór należy do Was i musicie tak dobrać właśnie tą metodę liczenia, kontrolowania kalorii, aby była dla Was wygodna. Kolejny sposób to jest konsultacja z dietetykiem, który wyliczy Wam właśnie tą dokładną ilość kalorii oraz zaproponuje jakiś przykładowy jadłospis, który będzie dla Was takim szkicem do codziennego żywienia. Pokaże Wam, ile gramów danego produktu powinniście spożywać na porcję, ile łyżek, ile garści.
Także tutaj to na pewno ułatwi właśnie kontrolowanie spożycia kalorii. I kolejny z pomysłów to liczenie kalorii, powiedzmy tak, na oko, czyli nie obliczanie tego skrupulatnie w aplikacji na telefonie, ale obserwowanie swoich odczuć i ocena, czy jesteśmy troszeczkę głodni, to znaczy, że prawdopodobnie jesteśmy w deficycie kalorycznym, czy jesteśmy najedzeni, ale nie przejedzeni, no to wtedy podejrzewamy, że jemy tyle, ile potrzebuje nasz organizm, albo jeżeli czujemy, że naprawdę jesteśmy najedzeni, no to prawdopodobnie jesteśmy w tym dodatnim bilansie kalorycznym. Tylko tak naprawdę jest to bardzo niedokładne, więc i tak proponuję na początku, chociaż przez 2-3 tygodnie, liczyć sobie jednak te kalorie w aplikacji, żeby nauczyć się wsłuchiwać w nasz organizm, żeby później już na przykład funkcjonować bez tego kalkulatora kalorii. Na początku wspominałam o temacie pustych kalorii. Co to jest? Są to kalorie, które nie dostarczają nam nic odżywczego. Tutaj od razu nasuwa mi się na myśl alkohol. Alkohol ma kalorie, ma ich całkiem sporo, bo 1 gram alkoholu to 7 kilokalorii. Natomiast nic nie czerpiemy dobrego z picia alkoholu. Nie ma on witamin, składników mineralnych, białka, tłuszczy, węglowodanów. Także jest to składnik zbędny dla naszego organizmu. Puste kalorie to również słodycze, które są bogate w cukry proste, w tłuszcze trans, tłuszcze nasycone, które w nadmiarze prowadzą do chorób cywilizacyjnych, czyli chorób o charakterze sercowo-naczyniowym, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, czyli problemu XXI wieku. Dlatego tak bardzo ważne jest dobieranie wysokojakościowych produktów, które będą jak najmniej przetworzone, które będą bogate w błonnik pokarmowy, antyoksydanty, witaminy, składniki mineralne, które między innymi odżywiają naszą mikrobiotę jelitową, a im mamy zdrowsze jelita, tym nasz cały organizm lepiej pracuje, tym mamy lepsze samopoczucie i więcej chęci do działania, na przykład żeby pójść na trening. Tutaj wskazówka dla osób, które chcą zwiększyć masę ciała, możemy wykorzystać w ciągu dnia tak zwane płynne kalorie, czyli posiłki w formie zmiksowanej, smoothie, koktajle, soki. W łatwy sposób możemy dzięki temu dostarczyć naprawdę sporo kilokalorii, miksując kefir, banana, dwie łyżki masła orzechowego, jakieś owoce jagodowe. Tworzymy posiłek gęsty energetycznie, który ma naprawdę sporo kalorii, załóżmy 500-600, a który nie będzie nas obciążać, nie będziemy czuli się ciężko po takim posiłku, a to czasami jest problem w okresie właśnie tego dodatniego bilansu kalorycznego. Natomiast osoby, które chcą zredukować masę ciała, które chcą schudnąć, tutaj muszą uważać na takie płynne kalorie. Bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie dana osoba popija każdy z 4 posiłków szklanką soku. Czyli szklanka soku ma 100 kilokalorii razy 4, to już mamy 400 kilokalorii, a właśnie te kalorie mogły być naszym deficytem. Czyli mogliśmy je po prostu zaoszczędzić w ciągu dnia. Tutaj też częstym przykładem jest kawa z różnymi dodatkami, na przykład mleko 3%, do tego dwie łyżeczki cukru, latte, gdzie jest bardzo dużo tego mleka. No i z kawy, która powinna mieć 0 kilokalorii, tworzy nam się napój mleczny, słodzony, który ma na przykład 350 kilokalorii. Jeżeli w pracy pijemy taką kawę 3 razy dziennie,
No to naprawdę mamy prawie 1000 kilokalorii, więc wydaje nam się, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, że chcemy odchudzać się, a tutaj popełniamy właśnie takie błędy, nie zauważamy tego, no i przez to na przykład nie możemy wciąż zredukować. Jeżeli jesteśmy już w temacie kalorii, to myślę, że warto uświadomić wszystkich, które produkty ile mają kalorii, bo są niektóre produkty bardzo zdrowe, które mają naprawdę dużo kalorii. Tutaj przykładem jest oliwa z oliwek. Jest bardzo dużo publikacji naukowych, które mówią o jej prozdrowotnych właściwościach, natomiast łyżka oliwy ma 90 kilokalorii. Jeżeli lejemy sobie tą oliwę na przykład do sałatki, super zdrowa sałatka, tak z butelki, to my nie wiemy, ile tych kalorii dodaliśmy do tej super zdrowej sałatki. I zamiast łyżki oliwy, która ma 90 kilokalorii, na przykład dodajemy 3 łyżki przez przypadek. 3 razy 90, 270 kilokalorii. I to już jest różnica. Kolejny z częstych przykładów to są orzechy. Wczoraj właśnie miałam konsultację dietetyczną, gdzie pani chwaliła się, że już nie je chipsów, a zamiast chipsów je miskę orzechów codziennie wieczorem. Ogólnie orzechy to jest bardzo zdrowy produkt, to nie ma o czym w ogóle tutaj mówić, nie ma jak porównywać pod względem wartości odżywczych chipsów i orzechów, bo po prostu orzechy zawsze wygrają, mają dużo kwasów omega-3, tłuszczy nienasyconych, białka, witamin, magnezu, także to jest naprawdę super produkt, ale jest to produkt bardzo kaloryczny. 100 gramów orzechów w zależności od rodzaju może mieć nawet 700 kilokalorii. Chipsy, paprykowe crunchipsy na 100 gramów mają 550 kilokalorii, więc kalorycznie gorzej wychodzą nawet orzechy. Więc tutaj uważajcie, jeżeli chcecie zredukować masę ciała, na podjadanie w ciągu dnia orzechów, no bo może Wam to utrudniać właśnie odchudzanie się. Natomiast jeżeli chcemy przybrać na masie ciała, jeżeli chcemy przytyć, no to właśnie przekąski w formie orzechów, masła orzechowego, wafle ryżowe plus masło orzechowe, to będzie właśnie taki posiłek, który ma dużo kalorii, ale nie są to takie złe kalorie, tak? Nie objadamy się Snickersem, batonikami, czekoladkami, tylko jemy pożywny produkt, który ma sporo skondensowanych kalorii. Jeżeli jesteśmy przy takich produktach jeszcze, które mają sporo kalorii, które trzeba albo odmierzać, jeżeli chcemy schudnąć, albo jeść trochę więcej, jeżeli chcemy przytyć, to na przykład awokado, które jest bardzo zdrowym produktem, ma dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, konkretnie jedno nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale no ma sporo kalorii. To samo mleczko kokosowe, które można dodać na przykład do dań typu curry, to również nam podbija kaloryczność i tutaj musimy wybrać, czy chcemy się odchudzać i troszkę mniej tego produktu używamy, czy chcemy właśnie przytyć i trochę więcej takich produktów dodajemy. Nasiona, pestki to również są bogato kaloryczne produkty. Kolejna grupa produktów, która charakteryzuje się niską gęstością energetyczną, a dużą objętością, to warzywa i owoce, które powinny być fundamentem naszego odżywiania, zdrowej diety. Tutaj więcej powinno być warzyw niż owoców. Najlepiej, żeby były one różnokolorowe, czyli pomarańczowe, fioletowe, zielone, czerwone, tak żeby dostarczać sobie różnych witamin, składników mineralnych, bo każdy z owoców, każde warzywo, które ma różny kolor, ma też różne związki aktywne, antyoksydanty, witaminy, także warto, żeby ta dieta była urozmaicona. I teraz, jeżeli mamy problemy z gospodarką węglowodanową, mamy insulinooporność, czyli taki stan przedcukrzycowy, gdzie poziom glukozy, insuliny na czczo jest podwyższony,
to łączmy owoce ze źródłem zdrowych tłuszczy lub białka. Czyli przykładowo, jeżeli chcemy zjeść banana, to możemy zjeść banana, ale wybierzmy go mniej dojrzałego i połączmy z jogurtem naturalnym, cynamonem i na przykład paroma orzechami. Dzięki temu indeks glikemiczny tej potrawy będzie zdecydowanie niższy niż na przykład takiego dojrzałego, samego banana, którego zjemy solo. Układając diety swoim podopiecznym, zawsze staram się zapewnić w dietach tych redukcyjnych dla osób, które chcą schudnąć, wysoką objętość i maksymalnie dużą sytość w danym posiłku. Czyli wykorzystuję tutaj pełnowartościowe źródła białka, kurczaka, ryby, również strączki czasami się pojawiają, jajka. Do tego dodaję sporo warzyw, bo właśnie warzywa budują nam taką objętość na talerzu, czyli na przykład jak są kanapki na śniadanie, to do tego jest również miseczka warzyw, czyli miks sałat, pomidor, ogórek, papryka, łyżka oliwy. I dzięki temu to poczucie sytości po tym posiłku jest większe, bo dodajemy sobie błonnika, dodatkowo zapewniamy mnóstwo witamin i czujemy się bardziej najedzeni przez dłuższy okres czasu. Dodatkowo, jeżeli będziecie komponować sobie posiłki, to zwracajcie uwagę na zdrowe tłuszcze, które również sycą nas na dłużej, czyli dodawajcie orzechy, nasiona, oliwę, olej rzepakowy, inne oleje roślinne, ale tutaj odmierzajcie też ilości, bo tak jak mówiłam wcześniej, mają one dużo kalorii. Przejdźmy sobie teraz do drugiego tematu, który jest również w pierwszym fundamencie. Jest to temat wody, nawodnienia. Woda wchodzi w skład wszystkich komórek w naszym organizmie. Jest niezbędna do przeprowadzenia wszystkich praktycznie reakcji, które zachodzą w ciele człowieka. Jest potrzebna do trawienia pożywienia, do wydalania toksyn z organizmu, do zachowania równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej. Dlatego spożycie wody jest tak bardzo ważne dla nas. Niestety to, co zauważam, to bardzo duży problem z wyrobieniem sobie takiego nawyku regularnego picia wody. Dam Wam teraz parę wskazówek, co możemy zrobić, aby wyrobić sobie właśnie taki nawyk codziennego picia wody. Po pierwsze, przed spożyciem każdego posiłku napijcie się właśnie szklanki wody. Jeżeli spożywamy 4 posiłki w ciągu dnia razy 250 ml, to już mamy litr wody. Dzięki temu również możemy odczuć większą sytość po posiłku i już w naszym bilansie nawodnienia będziemy mieć na przykład litr wypitej wody. Dodatkowo przed pójściem spać nalejcie sobie szklankę wody i połóżcie koło łóżka, na jakiejś lampce nocnej, na stoliku nocnym, tak żeby zaraz po przebudzeniu napić się właśnie tej szklanki wody i dzięki temu również mamy dodatkowe 250 ml, czyli już mamy wypity ponad litr wody dziennie. Kolejny tip, który również polecam moim pacjentom, to założenie aplikacji na telefon, która będzie nam przypominać o właśnie piciu wody, gdzie możemy sobie ustawić alarmy, które będą nam regularnie przypominać, że pamiętaj, napij się wody, bo to jest ważne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzięki spożyciu wody również możemy uporać się z obrzękami, z bólem głowy, ze zmęczeniem, bowiem odwodnienie również wpływa na nasze samopoczucie, na nastrój i osoby, które piją za mało, często borykają się właśnie z migrenami, z bólem głowy i z
permanentnym zmęczeniem. Także potraktujmy właśnie spożycie wody nie tylko jako element, nie wiem, odchudzania, bo tak czasami ktoś myśli, że będę pić wodę i to będzie wpływać na redukcję masy ciała, ale właśnie jako też zachowanie takiego zdrowia organizmu, witalności, siły, energii i na pewno to odczujecie, jeżeli wprowadzicie właśnie choćby te trzy zasady, o których właśnie mówiłam. Odwodnienie również skutkuje obniżeniem koncentracji, czyli możemy być mniej wydajni w pracy, może nam być ciężej się skupić, oraz sennością, co również jest właśnie takim zjawiskiem, myślę, niepożądanym. Nie każdy wie, że pijąc wodę dostarczamy sobie również składników mineralnych, jeżeli wybieramy wodę wysoko zmineralizowaną, która zawiera na przykład wapń, magnez, to naprawdę fajnie nam to uzupełnia naszą dietę, właśnie między innymi w wapń, w magnez. Ile powinniśmy pić wody w ciągu dnia? Według Instytutu Żywności i Żywienia zapotrzebowanie na średnim poziomie dla kobiet to 2000 ml, dla mężczyzn 2500 ml, dla kobiet w ciąży 2300 ml, a dla kobiet w okresie laktacji 2700 ml. Wszystko zależy też od poziomu aktywności fizycznej i od otoczenia, w którym żyjemy. Im jest cieplej, tym też więcej potrzebujemy właśnie wody. Również istnieje taki wzór 35 ml razy masa ciała. I wtedy ta wartość to również jest ilość wody, którą powinniśmy spożywać, dostarczać codziennie i najlepiej, żeby było to dostarczane regularnie w ciągu dnia, czyli po szklance, półtorej szklanki, lepiej wtedy woda się wchłania w organizmie i organizm jest lepiej nawodniony niż jeżeli naraz wypijemy na przykład połowę naszego dziennego zapotrzebowania. Chciałabym teraz odpowiedzieć też na częste pytanie, które słyszę, czy mogę pić wodę gazowaną. Tak, oczywiście możecie wybierać wodę gazowaną, albo niegazowaną, albo wysoko zmineralizowaną. To wszystko zależy od upodobań danej osoby. Nie dla każdego woda gazowana będzie odpowiednia, bowiem osoby z refluksem, z problemami z przewodem pokarmowym, ze stanem zapalnym jelit nie będą dobrze się czuć po wodzie gazowanej, no i wtedy muszą wybrać wodę niegazowaną. Natomiast jeżeli nie mamy problemów z przewodem pokarmowym, to jak najbardziej możemy wybierać wodę gazowaną. Jeżeli też na przykład bardziej ją lubimy, to w ogóle nie ma tutaj problemu. Podsumowując, pierwszy fundament mówi nam o kaloriach, o tym, jak ważne jest prawidłowe obliczenie naszego zapotrzebowania kalorycznego i dostosowanie kilokalorii do naszego celu. Możecie je liczyć w aplikacji na telefonie, możecie na oko obserwować swój organizm, ale na początku zalecałabym jednak bardziej skrupulatne liczenie, żeby nauczyć się i potrafić wsłuchiwać w swój organizm. Dodatkowo zapamiętajcie, że niektóre produkty, takie jak orzechy, oliwa, oleje, to produkty, które mają dużo kalorii, są bardzo zdrowe, ale uważajcie na ich ilość. Jeżeli chcecie zachować zdrowie, czuć się dobrze, to jedzcie różnorodnie, wasze jelita wam podziękują. Starajcie się wybierać różne warzywa, owoce, chude mięso, pełnowartościowe białko w postaci jajek, ryb oraz węglowodany złożone, czyli ziemniaki, makaron razowy, kasze gruboziarniste, ryż brązowy. Tutaj im bardziej właśnie urozmaicona dieta, tym lepiej.
A dla zachowania zdrowego umysłu, pięknej skóry, zdrowego ciała, nawadniajcie się regularnie. To pomoże Wam zachować energię, nie będziecie wtedy senni i zastosujcie te wskazówki, o których mówiłam wcześniej. Być może ułatwi Wam to właśnie takie regularne nawadnianie się. Kochani, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Spróbujcie wdrożyć właśnie te informacje do życia codziennego, tak żeby stworzyć ten pierwszy fundament w drodze do zdrowia, do długowieczności. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, zostawicie łapkę w górę i już niebawem widzimy się w kolejnym materiale, gdzie będzie temat kolejnego, drugiego fundamentu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!